Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Sylwia Żmijewska-Kwirenk i jako członkini zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz szefowa programu Szkoła Ucząca się mam ogromną przyjemność rozpocząć wspólnie z Eweliną Gorczycą konferencję Pomagaj się uczyć od oceniania kształtującego do samosterowności uczniów w uczeniu się. Cieszę się, że mimo gorącego czasu w szkole oraz z racji zbliżających się świąt, także w domu, jesteście Państwo tutaj tak licznie z nami. Dziękujemy za zainteresowanie i za zaufanie. Mam nadzieję, że czeka nas wydarzenie interesujące, inspirujące, energetyzujące i bardzo, bardzo praktyczne. W CEO od ponad 25 lat staramy się pomagać szkołom tworzyć wartościowe doświadczenie edukacyjne. Kładziemy nacisk na relacje między członkami szkolnej społeczności oraz docenianie naturalnej chęci uczenia się uczniów oraz gotowości do wzięcia odpowiedzialności za ten proces. Odpowiadamy na potrzeby szkoły, ale też reagujemy na współczesne, bieżące wyzwania ją otaczające. W programie Szkoła Ucząca się, zainicjowanym 20 lat temu w Polsce przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej, pomagamy szkołom poprzez ocenianie kształtujące, praktyki współpracy nauczycieli oraz dzielenie się przywództwem przez dyrektora, tworzyć środowisko skutecznego uczenia się oparte na szacunku, wzajemnej trosce i poczuciu sensu. Dzisiejsze wydarzenie ma dla nas szczególne znaczenie. Po pierwsze, samodzielność i odpowiedzialność uczniów jest nie tylko istotna w efektywnym uczeniu się uczniów, ale jest też niezbędnym warunkiem do szczęśliwego, dobrego życia. Po drugie, konferencja to dla nas okazja do docenienia roli oceniania kształtującego w rozwijaniu samosterowności uczniów i uczennic. Od 17 lat pomagamy nauczycielkom i nauczycielom wdrażać ocenianie kształtujące w polskich szkołach. To także czas świętowania 20 lat Szkoły Uczącej się. I wreszcie, konferencją kończymy trudny dla nas wszystkich rok. Korzystając z okazji, chciałabym serdecznie podziękować Wam wszystkim za zaangażowanie i za każdy włożony wysiłek w to, by uczenie się naszych uczniów i uczennic było sensowne. Ewelino, co nas dzisiaj czeka? Drodzy Państwo, po tak płomiennym powitaniu mi nie pozostaje nic innego, jak dosłownie w jednym zdaniu zaprosić Państwa na konferencję, podczas której przyjrzymy się szeroko rozumianej sterowności. Mamy przekonanie, że jako nauczyciele i nauczycielki samosterowność to dla nas bardzo ważna cecha. Ale w tym samym gronie bardzo często zastanawiamy się, co możemy zrobić, by ta samosterowność pojawiła się i zaistniała wśród naszych uczniów i uczennic.